To jest Dzień z Telewizji Republika. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie, po raz ostatni dzisiaj na naszym spotkaniu i kolejny gość, tym samym też ostatni gość Dnia z Republiką, profesor Bogdan Musiał, historyk, badacz relacji polsko-niemieckich. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zanim do historii relacji między Warszawą a Berlinem, to dwa słowa, w jakiej sytuacji historyk może się znaleźć, jeżeli bada niewłaściwe tematy i do niewłaściwych wniosków dochodzi profesor Sławomir Cęckiewicz. Chyba rzeczywiście pod obstrzałem obecnej ekipy, najpierw władze Telewizji Polskiej, ale też inni dziennikarze mają wątpliwości co do serialu Reset. Władze TVP w stanie upadku uznały, że zlikwidują, w sensie zdejmą z serwerów serial Reset. Potem inni dziennikarze się rozpisują o tym, ile kto zarobił za ten serial. No a potem służby odbierają poświadczenie co do kwestii posiadania możliwości kontaktu z dokumentami niejawnymi. Na ile to jest taka próba zorganizowanego niszczenia i człowieka, i urzędnika, ale też badacza? Wie pan co, jeżeli spojrzymy na, powiedzmy, na biografię profesora Cęckiewicza, to ja bym powiedział, że to jest nic nowego. I ja jestem przekonany, że profesor Cęckiewicz się tego spodziewał, nie jest zaskoczony tymi różnymi działaniami. Proszę sobie przypomnieć lata temu, jak została książka opublikowana o Lechu Wałęsie jako agent SB, jaka była nagonka na profesora Cęckiewicza. I tam osobiście również wtedy przy władzy była również PO, co się wtedy działo, jakie było po prostu naciski, jakie nagonki. To jest jakby, i wtedy profesor Cęckiewicz no, pożegnał się w cudzysłowie, musiał się pożegnać z pracą w IPN-ie, między innymi miał ogromne trudności. I oczywiście to wtedy jest tylko kwestia Lecha Wałęsy, a dzisiaj tu już mamy sprawę Donalda Tuska i jego relacje z Putinem, z Moskwą, również kontakty w czasach premierstwa pana Tuska, wcześniejszego kontakty z FSB, które on jakby, na które on zezwolił, to po prostu, co zrobił profesor Cęckiewicz, to no, uderzyło w sam rdzeń, jeżeli chodzi o ich tożsamość i szczególnie w tym kontekście kontaktu z Kremlem, z Moskwą, z Putinem. I to obdarzenie, czyli pokazanie tej prawdy, to oczywiście Donald Tusk tego jakby w pewnym sensie nie mógł, jego otoczenie nie mogli tego tak w cudzysłowie odpuścić, musieli zareagować. To jeszcze mamy czasu bardzo mało, a chciałbym pana profesora o jeszcze jeden temat zapytać. Rocznica wczoraj, 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji w Polsce prezydent Niemiec deklarację. No i właśnie deklaracje, które chyba i nad Wisłą, i nad Szprewą nie zostały dobrze przyjęte. Jak wygląda polityka historyczna Niemiec w kontekście kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego i kolejnej rocznicy, kiedy Niemcy za zbrodnie II wojny światowej de facto Polsce nie zadośćuczynili? Jeżeli chciałbym powiedzieć, to nie tylko zadośćuczynili materialnie. Musimy wziąć pod uwagę, że również Niemcy nie zostali ukarani. I rząd niemiecki, państwo niemieckie, Republika Federalna Niemiec od powstania w 1949, przepraszam, robiła wszystko, żeby tych zbrodniarzy, którzy Warszawę niszczyli i ludność warszawską mordowali, nie zostali ukarani. I w Niemczech żaden z tych zbrodniarzy niemieckich nie został ukarany, bo to rzekomo było państwo prawa. Czyli pod pretekstem państwa prawa państwo niemieckie roztoczyło parasol ochronny nad zbrodniarzami niemieckimi, którzy wykonywali zbrodni. Czyli de facto można powiedzieć też prawnie, później Niemcy wtórnie zalegalizowali te mordy na Polakach. To jest bardzo istotne. Tutaj deklaracje pana Steinmeiera, one są naprawdę nic nie warte, ponieważ to są tylko deklaracje, a się zawsze mówi po czynach je poznacie, nie po słowach. Jeżeli chodzi o deklaracje, jeżeli spojrzymy Willy'ego Brandta, Gerharda Schrödera czy pani Merkel, to są zawsze piękne słowa, piękne frazesy, ale za tym nic nie idzie, tylko w sumie to jest pogarda, to jest plucie w twarz
można powiedzieć, że spojrzymy, w jaki sposób Niemcy potraktowali w polityce historycznie, ale w ogóle kwestie zadośćuczynienia potraktowali Polskę. I to jest moim zdaniem skandal. I tutaj piękne słowa, lepsze czy piękniejsze czy mniejsze frazesy, tutaj nic nie pomogło. To jest bardzo istotne. I tutaj Polska jako państwo, Polska naród powinna non stop to o tym przypominać i upamiętniać. I to jest jedyne, znaczy nie jedyne oczywiście, ale to jako ta droga, która i piętnować. Nie tylko, że Niemcy zniszczyli, ale to, że nigdy za to nie zapłacili i zbrodniarze, którzy mordowali warszawiaków i niszczyli Warszawę, nigdy nie ponieśli żadnych konsekwencji, a o to zatroszczyło się niemieckie państwo po 1949 roku, czyli de facto w ten sposób Niemiecka Republika Federalna jest za to współodpowiedzialna, ponieważ chroniła tych zbrodniarzy. To, tutaj jest, czyli to nie jest kwestia... I za to też nie ma reakcji, też de facto nie było reakcji prezydenta Niemiec. Niemcy konsekwentnie stosują taktykę strusia. Głowa w piasek i udajemy, że problemu nie ma. Jak długo ta taktyka będzie skuteczna, to trochę zależy od nas, od naszych polityków, od naszych elit politycznych i od nas samych, od narodu polskiego, naszego społeczeństwa. Panie profesorze, profesor Bohdan Musiał był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. A Państwu dziękuję za uwagę. To był Dzień z Republiką, pasmo Dzień z Republiką. Dziękuję Państwu za uwagę i już teraz zapraszam na Ekspres Republiki.